samego początku w kościele była prowadzona dyskusja, czy bardziej otwierać się na charyzmat, czy lepiej pewne rzeczy załatwiać instytucjonalnie. I okazuje się, że święty Paweł właśnie Galatom tłumaczy, że jedynie otwartość przez wiarę na Bożego Ducha może poprowadzić Kościół do rozwoju. Dlatego tak sobie myślę, że lepiej nie zwalczać w Kościele charyzmatyków, którzy mają specjalny dar otwarcia na działanie Bożego Ducha, na słuchanie tego, co Pan Bóg chce powiedzieć, po to, żeby ten Kościół mógł być w rozwoju. Święty Paweł powiedział, od Ducha otrzymujecie jedynie przez wiarę. Wiarę, która powoduje, że człowiek zmienia swoje życie i zmienia swoje nastawienie.